Prawa i Sprawiedliwości zarejestrować kandydatów do Rady Miejskiej Wrocławia. Kandydaci do Rady Miejskiej Wrocławia to osoby doświadczone, bo to radni, ale także osoby młode, które zdobyły pierwsze szlify już w Radach Osiedli, między innymi mój kolega na liście Łukasz Olbert, który jest przewodniczącym zarządu osiedla Nowy Dwór. Szanowni Państwo, my postawiliśmy na młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić dla Wrocławia, którzy mają pomysły, mają wizję, jak Wrocław powinien wyglądać za kilka lat. Kilka danych statystycznych. Najmłodszy nasz kandydat to 18-latek. Dopiero co skończył 18 lat. Średnia wieku 41 lat wszystkich kandydatów. W tym 28 kandydatów nie ukończyło 35 roku życia. Najmłodszy okręg wyborczy to okręg numer 5. Średnia wieku 37 lat. Najstarszy okręg wyborczy to okręg numer 1, 46 lat. Wystawiamy 74 kandydatów, czyli komplet tylu, ilu kandydatów możemy wystawić do Rady Miejskiej Wrocławia, w tym 19 kobiet. Czyli, jak Państwo widzą, nie jesteśmy gadającymi osobami, które mówią o parytetach, tylko stawiamy na kobiety. Kobiety u nas na listach zajmują jedne z czołowych miejsc. Mamy dwie panie, które są na jedynkach. Jest pani także na dwójce i dwie osoby na ostatnich miejscach, czyli takich eksponowanych miejscach na listach Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że kandydaci, których zaproponujemy mieszkańcom, sprawdzą się i dostarczą Państwu odpowiednich doznań wyborczych, a mieszkańcom Wrocławia odpowiedni przekaz programowy Prawa i Sprawiedliwości. Za chwileczkę wchodzę do Miejskiej Komisji Wyborczej, aby złożyć kandydatów do rejestracji. Dziękuję bardzo.